Witam Państwa bardzo na żywo. Przepraszam bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie, ale właściwie też na żywo, bo z piątego stadionu na żywo. Ale co to za życie jest po prostu po Fornaliku, przed barażami z Francją, których za przeproszeniem niestety nie zagramy. Zresztą ja po prostu naprawdę ja nie mogę wytrzymać, bo swędzi mnie broda. Powiedziałem, że ja brody nie zgolę, dopóki nasi nie strzelą gola. I strzelają, tylko nie dla nas, dla Borussii pięknie strzeli w lewy. Przepraszam bardzo, ale ja po prostu nie mogę przestać myśleć o piłce. A ja nie myślę. Nie myśli pan o piłce? Właśnie, przepraszam, bo ja nie przedstawiłem, tu jest z nami pan Stanisław Bączek, prezes no, armady piłkarskiej kościelnej Wólki. No, wspaniale, witam pana. Jak to pan nie myśli o piłce nic? Nie myślę, proszę pana, bo na moralnego kaca najlepsza jest praca. I dlatego ja od tygodnia biegam i handluję, proszę bardzo, noże, wałki, łyżki, widelce, korkociągi. Może pani doktor by zechciała? Nie, dziękuję, to piękne. Tak. Właśnie, przepraszam bardzo, ja nie przedstawiłem, właśnie z nami też jest oczywiście przede wszystkim w studiu pani doktor Joanna. Słucham? Jasia. Jasia, nasza Joanna, Jasia, tak, Konopka. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja właśnie, panie prezesie, bo ja na przykład nie mogę przestać myśleć, a pan mówi, że pan nie myśli o piłce? Nie nawet? Myślę. A nawet o tym, jaki będzie nowy trener, nic? Panie prosi, ale to jest kwestia odpowiednich ćwiczeń. Ja panu taki może teraz podstawowy zestaw zaprezentuję, żeby pan nie myślał o tym, o czym pan myśli. A można nie myśleć? Oczy, ale proszę zamknąć oczy. Teraz? Proszę, tak. I proszę sobie łaskawie zwizualizować, panie Borysie, piękną kobietę. Proszę. Co zrobić? Zwizualizować. Ja nie mogę, przepraszam bardzo, naprawdę, bo ja jestem żonaty. Ale pan jest kawalerem, panie Borysie. Widzi pan, tylko nie o piłce. Pan jest kawalerem. Nie o piłce tylko. Nie. Jestem kawalerem. Tak? Wydawcę. Wdowiec? Wdowiec? Nie! Wdowczyk nie! Przepraszam, przepraszam, panie prezesie. Wdowczyk nie, on już sam zrezygnował. To musi być jakiś zagraniczny tryb. Zagraniczny. Ale panowie, spróbujcie naprawdę, bardzo was proszę. Wyobraźcie sobie piękną kobietę. I ta piękna kobieta pachnie. Ona tak pachnie, panowie, że tak się panowie zastanawiacie, czym ona tak pachnie. I teraz, co to jest za zapach, panie Borysie? Klop! Ale co? Klop! 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 Nie, naprawdę, panowie, przepraszam bardzo, ale... Jakby Klop z Borussii do nas. No, przecież do nas nie przyjdzie. No, ale on zna świetnie lewego, zna się z nim, mógłby go odblokować. Przecież jest odblokowany, tylko ale jest nie u nas. Zejdźmy na ziemię. Przecież Klop do nas nie przyjdzie. No, asysta, Polaka. Ułana, proszę pana. Franz Waldemar II. Nie, naprawdę, panowie, nie możecie o piłce tak cały czas. O piłce, o piłce, o prostu nie można tak, panowie. Przecież ja w ogóle nie myślałem o piłce. Żadnej piłce nie zagraniczny. Nie myślałem o żadnej piłce, dopóki pani nie wyszła z tymi swoimi ćwiczeniami, wizualizacji. Żeby pani do karby wrócić. Guardiola, Guardiola. Bardzo panią przepraszam. Bardzo panią przepraszam. Zostawmy to. Może jednak Bielsa. Się zdecyduje pani. Może się zdecyduje pani. Dziękuję. Zagranicznie. Nóż. Dziękuję. A może Nawały? Nie, dziękuję. Nawałka nie. Przepraszam, Nawałka nie. On, przepraszam, nie sobie siedzi w Zabrzu, dobrze mu tam. Nawałka nie musi być jakiś zagraniczny. Przepraszam, przepraszam bardzo. Panie Zbigniewie, panie prezesie, bo teraz do tu. Panie, niech pan coś zrobi, żeby był zagraniczny. Ja oczywiście niczego nie sugeruję, ale to pan wszystko bierze na klatę, ale żeby był zagraniczny. A teraz ja państwa, okej, okay, na piłkę właśnie zagraniczną zapraszam, czyli Cantro Ancelotti. Przepraszam. Carlo. Co mnie pani? Carlo Ancelotti kontra Antonio Conte, czyli Real kontra Juventus. Zagraniczny trener, zagraniczny, zagraniczny. Dziękujemy, zapraszamy.